Złożyliśmy dzisiaj wniosek do laski marszałkowskiej o uchylenie immunitetu poselskiego panu Zbigniewowi Ziobrze. Chodzi o zniesławienie, którego dopuścił się w bezczelnym wywiadzie sprzed kilku lat, kiedy postawił tezę, jakobym przywłaszczał czyjeś pieniądze, rzekomo dla kogoś pracował, wyprowadzał jakieś pieniądze. To wszystko miało miejsce w ramach akcji prokuratury skierowanej przeciwko mnie. Te wszystkie wypowiedzi pana Ziobry zostały zweryfikowane przez sądy. Sądy poddalały wnioski prokuratury, liczne wnioski. Uznały, że nic nie stało uprawdopodobnione. Sprawa skończyła się kompromitacją prokuratury, ale wywiad nie skończył się kompromitacją jeszcze pana Ziobry. Mam prawo do tego, aby sprawę ocenił niezawisły sąd. Jak państwo wiecie, pan Ziobro z kolegami zrobili sobie przepisy, które uniemożliwiają pozywanie cywilne prokuratorów, szczególnie jego, za wypowiedzi publiczne. To jest bezczelne zupełnie. Wpisy do ustawy o prokuraturze, które przenoszą odpowiedzialność z prokuratorów, również z prokuratora generalnego, na Skarb Państwa. Tak więc została mi tylko droga karna. Z tej drogi próbowałem skorzystać w pierwszej kadencji, ale Sejm PiS-owski nie zgodził się uchylić immunitetu w lipcu, więc mam do tego prawo i kieruję wniosek ponownie. Mam nadzieję, że teraz Sejm uchyli immunitet albo pan Ziobro sam się go zrzeknie. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma tak wysoki stopień społecznego niebezpieczeństwa. Wywiad prokuratora generalnego przesądzający czyjąś winę, znaczy adwokata licznych przeciwników pana Ziobry i jego kolegów, i uznający kogoś za przestępcę bez żadnego uzasadnienia, myślę, że wyrok może być rok, półtora, może nawet 2 lata pozbawienia wolności. Słyszałem i czytałem informacje o tym, że pan Ziobro zachorował, ale też pamiętam miesiąc temu, jak pan Ziobro krzyczał do nas, do posłów opozycji ówczesnej, obecnej koalicji rządzącej, że jesteśmy fujarami. Ja, panie Ziobro, fujarom nie jestem. I zamierzam przeprowadzić postępowanie zgodnie z procedurą. Życzę panu zdrowia. Jeżeli w ramach postępowania karnego nie będzie pan mógł uczestniczyć w tym postępowaniu ze względu na stan zdrowia i jeżeli potwierdzą to oczywiście niezawiśli, niezależni, biegli sądowi, powołani przez sąd, to sam złożę wniosek o zawieszenie postępowania do czasu, aż pan wyzdrowieje. Natomiast dopóki takiego orzeczenia biegłych sądowych nie ma, to postępowanie musi się toczyć normalnie. Również myślę, że można powołać biegłych w ramach postępowania o uchylenie immunitetu. Sądzę, że komisja sejmowa, komisja regulaminowa może takich biegłych powołać. Jeżeli będzie pan Ziobro zasłaniał się stanem zdrowia, aby nie uczestniczyć w tym postępowaniu. Myślę, że ta sprawa powinna się szybko zacząć, także aby wyrok zapadł jak najszybciej czasowo od momentu, w którym zostałem zniesławiony publicznie przez ówczesnego prokuratora generalnego. Ten wniosek i prowadzenie tego postępowania mieści się w ramach logiki, którą uważam, że powinniśmy przyjąć, to znaczy musimy PiS rozliczyć do spodu ze wszystkiego, co zrobili, na wszystkie możliwe sposoby. Ja staram się robić to, co mogę w ramach moich działań. Informacja krótka, jeżeli chodzi o 5 zawiadomień odnośnie grup przestępczych, są w trakcie przygotowywania. Myślę, że na początku stycznia, najpóźniej w połowie stycznia, wszystkie zostaną złożone. Bardzo dziękuję tym wszystkim adwokatom, którzy współpracują ze mną w tej sprawie. Jestem zaszczycony, że tyle osób zgłosiło się do pomocy. Bardzo dziękuję, tym bardziej, że
Jak Państwo wiecie, jestem obciążony pracą zarówno w Sejmie, jak i pracą zawodową własną w adwokaturze, bo nie jestem posłem zawodowym, nie pobieram uposażenia poselskiego, więc taka pomoc jest mi naprawdę bardzo, bardzo potrzebna i za nią bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli byśmy się nie słyszeli z Państwem, bo zaczyna się Sejm, który będzie trwał prawie do świąt, to życzę Państwu wszystkiego najlepszego na święta. Zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. I możecie te święta przeżywać spokojnie. Polska jest w dobrych rękach, w rękach premiera Donalda Tuska.